Właśnie człowiek wraca z przelotu. Prawdopodobnie bardzo długo wisiał. Ile on był w powietrzu? Od 11 godziny. Od 11, a jest w tej chwili 17. No to pięknie. Pięknie. Jakiś trójkąt zrobił prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak. 40 plus. No i witamy na ziemi po 6 godzinach lotu. Witamy po tylu godzinach pilota na ziemi. Opowiedz coś o tym przelocie. Gdzie byłeś? Jak byłeś wysoko? Jakie miałeś kominy? Czy były atrakcje? Żadnych atrakcji. Bardzo przyjemny dzień. Kominy do 2 km. Bardzo fajnie. Kurczę. Super. A gdzie byłeś? Daleko? Trójkąt jakiś robiłeś? Taki czy... faj 40. Nic specjalnego. Nic specjalnego. A na jakim glajcie latasz? Takie średnie B. Gina. Jean, średnie B. A nazwa glajta? Sprint trzeci. Okej. No powiem ci, że jestem pod wrażeniem. Nie, no fajnie, fajnie. To chyba byłeś jedynym, który dzisiaj się załapał i zrobił coś takiego, prawda? A jak wysoki miałeś hol? Hol? Nie wiem. Nie wiem, ale nie zastanawiałem nisko, się, prawda. Bo wypiąłem się w kominie chyba zaraz, także. Aha. I od razu go utrzymałeś i poszedłeś wysoko. Super. Dziękuję i gratuluję. No dzięki. Kopela, cześć. Co tam słychać? A no patrz, tylu czeka pasażerów, a Mirek zapomniał glajta i pojechał do domu. To nie bez glajta leci. No właśnie. To jest ta już lekka? Tak. Tak? I jak ci się na niej lata? Powiem ci szczerze, na początku nie umiałem. A teraz wychodzi na to, że jest o wiele lepiej. Tak. Chłopaki zwinęli wyciągarkę. A dzisiaj był jej debiut. Widzę, że kawał maszyny, ale bardzo ładnie się prezentuje. Stasio, operator. Cześć, Stasiu. Cześć. Jak tam ta nowa wyciągarka ci się podoba? Bardzo fajnie to się sprawuje, bardzo ładnie pracuje, kultura pracy jest elegancka. Wszystko świetnie działa. No, uczymy się naprawdę, uczymy się, ale już jest super, już jest pięknie. Na tej wyciągarce już jest bajka. Oho. Zaraz ją obejrzę z bliska. No, gdzie holi było? Nie wiem, nie było żadnych holi. Nie, no Stasiu, dobra. Dzisiaj były testy. Stasiu, weź też powiedz, bo ja też muszę rozliczyć się, bo ja brałem hajs i... Ale za to Nie wiem. Cześć, Dareczka. Dawno się nie widziałem, miło. Aby skrzydło miał, i rowerem polecił. Minutę temu biała czwórka, a Mirek trafił na zero. No właśnie, to mnie martwi, to zero. No i Stasio cały dzień holował, a teraz jeszcze przyjechał polatać. Tato, słyszysz? Przywieź z góry mambę. Mambę? Bambę z góry przywieź. Mambę z góry. No. To z jakiego plemienia jesteś taki czerwonoskóry? Plemię wudu. Robię dobrze wszystkim, tylko nie sobie. Ile holi dzisiaj zrobiłeś? Coś koło 20, może ponad 20, ale wiesz, z racji takiej, że wydarzyło się nieszczęście, to dzisiaj robiliśmy testy, nie holę. No tak, rozumiem. W gratisie wszystko poszło. Rozumiem. No to tutaj możecie startować, gdzie jeszcze macie takie... A to można, na tym to można wszędzie. Kawałek łąki, kawałek łąki z podwórka można wystartować i wylądować. Albo może... Cześć, Pawełku. A to jest kolejny, to było
Ale oni już polatali część, to już u nas trwa. Mariusz będzie startował, odpalił. Mirek ostatnio wysoko lata i dzisiaj znowu widzę, teraz nabrał wysokości. Gdzieś nad Tuligłowami są teraz. Ja chcę odbić na Fajsławice, bo tam koledę dach ponoć zerwało. Kasio, zgodnie z wytycznymi, trenuje niskie latanie. To jest jego zadanie na najbliższe dni. I daje to. Ustępny będzie. Kolejne podejście Stasia do nauki niskiego latania. Co jest wstępem do lądowania na silniku. Głównie problem siedzi w głowie, bo na 5 metrach leci, nie dotykając praktycznie niczego, na równych obrotach, ale jak zejdzie na 2 metry, to się robi nerwówka. Ale już coraz lepiej mu to wychodzi. Coraz mniej hopek ma, coraz silnik bardziej równo pracuje. Dobrze ubrany, kurde. Nie, no ja w tej kurce zawsze latam. Telefon sobie zapiąłeś? Jeszcze nie. Zdąży? Szkoda, to zdąży, spokojnie wszystko. Słońce jest. Tak, żeby ucho weszło w środek, bo co najgorsze, trochę jednak to huczy. To tutaj, za pazuchę, żeby ci nie tego. No i teraz się zapnij telefon. Proszę bardzo. Jeżeli tego, to pokój. Stasiu, do lądowania. Dobra. Weź tu szybko, pomóż. Thank you.
wracają z nad miasta i już na kręgu do lądowania. Skrzydło nowe. Silnik zmienił w trajce? Nie, tą trajkę kupił, wiesz, z tym silnikiem. Aha. To jest silnik lotniczy. O kurwa, niziutko schodzi. Kurwa, stary pilot, widać, że kurwa to potrafiła. Trochę lądowane z kangurkiem. Poproszę o wrażenia. No wrażenia piękne, piękny lot. Naprawdę coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Polecam wszystkim i zachęcam do korzystania. A widoczność się... była dobra, co, dobra, co widzieliście? No, widać było nawet hełm, nie lisz, zamość słabi, ale naprawdę pięknie. Ile kupiłeś? Tak. Także warto było skorzystać. Fajnie. Dzień dobry. A tu śmiało, niech siada. Możemy? Ja? O, super. Siadaj, muszę zrobić zdjęcie. Masz. Dzięki. Naprawdę. Usiądź sobie normalnie. Tak, no. Dało się, tak jest. O. Już. Co jest? No. No jak co? Wchodzą lat. Mariusz z trasy wraca. Latał nad Fajsławice. Zobaczyć, jak koledze burza dach zerwała. Zabójca. Wandy, nie zabijaj! Co zabiłeś? Powiedz. Chciałeś tego wilka zabić? Co ty, głupi? Wytłumacz mu, nie zabijaj. Nie zabijaj psu. Tak. A pan jest głupi. No, nie, to jest ale najlepszy. W jest to wraca, bardzo bo... mądry piesek. Bardzo mądre psicho. Lubię to psicho. Mądre. Prawie. Bardzo ładnie. Kurwa, jakie duże kurki. Łatwiejszy start. On to trajkę całkiem, wiesz, przebudował, znaczy drugą zbudował po Grecji. Jak byliśmy w Grecji... No to... To jest już super, bo on zawsze mnie woził samochodem. Dzisiaj...